Nie jestem aż tak ostry w ocenach przeza Glapińskiego, bo tutaj trzeba powiedzieć, że wiele pojawiło się rzeczy, które są naprawdę no, poza jego kontrolą. W czasie pandemii no, no, nie było wyjścia, no, no, trzeba było drukować te pieniądze. Ja tylko powtarzam jedno, jak się ma mądrość mrówki, to się wie, że w trudnych czasach, że w łatwych czasach się nie robi takich rzeczy, dlatego że mogą przyjść kiedyś trudne, kiedy to będzie niezbędne. Jak się ma, powiedzmy, konstrukcję psychiczną świerszcza, no to się mówi, póki słońce świeci, jest ciepło, no to co ja się będę przejmować tym, co dalej. Dlatego odpowiedzialność jest oczywista, natomiast powiedziałbym, no uciekłbym od odpowiedzi na pytanie, czy prezes nie wiedział, czy prezes specjalnie, no myślę, że prezes uważał i w ogóle cała poprzednia rada uważała, że jej głównym zadaniem jest wspieranie rządu, co jest oczywiście sprzeczne z konstytucją, bo konstytucja wyraźnie mówi, że głównym zadaniem banku centralnego jest chronienie nas przed inflacją, a nie wspieranie rządu. No prawdopodobnie nie spodziewali się oni, że tak ciężkie będą te konsekwencje. Panie profesorze, czy dzisiaj w takim razie leci z nami pilot, czy Adam Glapiński powinien nas wykaraskać z tego, no w co też i on nas wpędził pomimo okoliczności zewnętrznych, czy to on powinien na tym stanowisku wydobywać nas z tego kryzysu? Wie pani, mam ten komfort, że to nie ja podejmuję decyzję. Decyzja jest w rękach polityków, no to jest ich decyzja. Ja mam tylko dla powiedzieć, że profesor Glapiński jest oczywiście profesorem ekonomii, ja nie odmawiam mu wiedzy, zresztą znam go dobrze, cenię. Jest specjalistą od historii ekonomii, wprawdzie nie od polityki pieniężnej, ale w swojej dziedzinie jest cenionym badaczem. Natomiast powiedziałem tak, no, politycy podejmujący decyzje no, powinni zdać sobie sprawę, że akurat efekty pracy prezesa profesora Glapińskiego jako prezesa NBP na pewno nie są argumentem za tym, żeby był przez następną kadencję. I to nie jest stwierdzenie, że nie zna się, że tam no, troszkę tak jest, jak generał bitwę przegrywa, no to raczej logiczne jest, że raczej nie stawia się go na czele następnej wojska w następnej trudnej bitwie. No ale to jest decyzja tych, którzy podejmują decyzję z całą świadomością, że konsekwencje spadną na nich i opowiadanie, że to wszystko wina Putina, no to ileś czasu będzie działało, ale myślę, że coraz słabiej. To ja powrócę do tego pytania, czy leci z nami pilot? Co nas czeka? Boję się, że w tej chwili na to pytanie właśnie nie ma odpowiedzi. Ja sam zresztą napisałem niedawno taki tekścik w innej gazecie, właśnie felieton mój nazwany był Czy leci z nami pilot? No na pewno są, jest nawet pewnie więcej niż jeden chętny do pilotowania, natomiast w tej chwili wrażenie jest tak, jakby pilota nie było. Rzeczywiście po to, żeby uporać się z inflacją, trzeba mieć współpracę rządu, banku centralnego. Rządu, który będzie potrafiłby również no, mówić ludziom rzeczy nieprzyjemne, to znaczy skończyć z opowiadaniem bzdur, że na wszystko mamy pieniądze, że nie ma żadnego problemu. No, jak premier mówi, że właściwie nie ma problemu z inflacją, bo ceny rosną, bo płace rosną szybciej niż ceny, no to przecież jest to największa ekonomiczna bzdura, jaką można powiedzieć, dlatego że właśnie na tym polega największe zagrożenie inflacyjne, jeśli płace zaczną gonić się z cenami. Płace 15, płace ceny 12, potem ceny 15, płace 18, potem ceny 20, płace w pewnym momencie nie dogonią cen, będzie 19 i tak dalej. To się dzieje w Turcji na przykład w tej chwili. I tutaj trzeba oczywiście wziąć się do pracy. Tutaj i rząd, i Narodowy Bank Polski, bo powiedziałem już, narzędzia główne do tłumienia inflacji ma Narodowy Bank Polski, ale te narzędzia działają bardzo kiepsko, jeśli nie ma, albo w ogóle nie działają, jeśli nie są wspomagane przez odpowiednią politykę rządu. I tu jest potrzebny pilot rzeczywiście twardą ręką biorący stery, a w tej chwili mamy sytuację taką, że no, tak jakby decyzji nikt nie był w stanie podjąć. Nawet popatrzeć na taką najbardziej oczywistą decyzję. No przecież te czekają w Brukseli dziesiątki miliardów euro pieniędzy do wzięcia dla Polski. Do wzięcia w każdej chwili. I to są pieniądze, które by i pomogły nam bardzo radzić się z inflacją, bo one wzmocniłyby kurs złotego i przez to obniżyłyby inflację, no i dopiąć te finanse jakoś i przyspieszyć wzrost gospodarczy na nowo i zwiększyć inwestycje. I proszę zwrócić uwagę, że rząd nie jest w stanie od, no już teraz prawie od roku,
podjąć decyzji po prostu w tej sprawie. Wiadomo, że są pewne warunki do spełnienia, wiadomo, że prezydent zaproponował, w jaki sposób je wypełnić, bo instytucje unijne powiedziały, co jest niezbędne, żeby były zachowane zasady praworządności przy wydawaniu pieniędzy. Wszyscy się zgodzili, prezydent przygotował projekt ustawy i ta ustawa tkwi, bo od roku rząd nie jest w stanie się porozumieć w tej sprawie, czy zagłosuje za tą ustawą, czy nie, czy rządząca większość. No i mamy sytuację taką, że nie wiadomo, czy to znaczy, że jest pilot, czy że nie ma pilota, czy że raczej jest kilku pretendentów, którzy nawzajem się odpychają od sterów i nie pozwalają. A rzeczywiście sytuacja wymaga naprawdę takiej twardej, dobrej, mocnej ręki pilota. No tylko wszyscy się boją właśnie tego, bo politycznie to by oznaczało tak naprawdę zaciskanie pasa, a w rządzie się mówi, kto zaciskał pasa, ten przegrywał wybory. No tak, 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 tylko że zdaje się, że nie wiem, czy dacie o stopnia wszyscy w rządzie się orientują, że jak się tego pasa nie zaciśnie, to i tak problemy się pojawią jeszcze większe, bo tak czy owak, jeśli nawet sam rząd nie zaciśnie pasa, to rosnące ceny zacisną ludziom pasa. Thank you.